chciałabym Wam opowiedzieć o jednym z bardziej popularnych produktów firmy MAC i o produkcie, który jest dość tani jak na tą markę. Zaraz Wam powiem dlaczego. W ogóle jest dość tani. Mam tutaj na myśli podkład MAC Face and Body Foundation i zaraz Wam powiem jaka jest cena. Więc 50 ml, czyli takie opakowanie, czyli 20 ml więcej niż standardowy podkład, czyli no umówmy się, że to są prawie dwa podkłady, kosztuje 126 zł, a opakowanie, które ma mililitrów 120, czyli dwa takie i jeszcze 20 ml albo cztery standardowe podkłady, kosztuje 148 zł. I żebym ja jak kupowałam, to leciałam samolotem i miałam tylko podręczny, więc nie mogłam wziąć tego dużego opakowania, ale kompletnie to mało tak naprawdę się nie opłaca, chociaż z drugiej strony to jest bardzo wydajny produkt. I tak jak mówię, jeżeli przeliczymy sobie ten 120 ml nawet bez zniżki, to wychodzi po 37 zł za 30 ml, czyli za standardową pojemność, więc nie tak dużo. A propos zniżki, w Polsce Douglas online udostępnił sprzedaż marki MAC, więc tam też możecie zakupić te produkty ze zniżką 20%, czasem jak się taka zniżka, promocja w Douglasie pojawia, z tym, że nie ma tam wszystkiego, nie jest wszystko dostępne, no i nie można kupić na przykład samych wkładów, cieni czy róży, to są tylko takie standardowe produkty w opakowaniach, nie ma tego wszystkiego, co jest dostępne normalnie w salonie, ale możecie kupić ze zniżką, więc ten podkład możecie jeszcze taniej kupić. O co chodzi? Ten podkład występuje w dwóch, ja sobie tutaj przepraszam Was bardzo, że jak Was wkurzam, ale zerkam na stronę MAC-a, żeby Wam wszystko dobrze powiedzieć. On występuje generalnie w dwóch jakby liniach kolorystycznych, w linii C i w linii N. Linia C jest taka trochę bardziej żółta, N jest neutralna bądź też troszkę bardziej różowa oraz występuje kolor, który jest biały. Biały jest po prostu do rozbielania innych produktów, innych podkładów i tak dalej, no i nie tylko. Ten podkład jest na bazie wody, w związku z czym on jest bardzo lekki. To jest on, słyszycie, on jest w konsystencji wodą, on ma tutaj taki, jak farbka trochę mi przypomina, ma taki sobie tutaj dziubek, przez który wypływa. I jest to bardzo ciekawy produkt, który ma dużą rzeszę fanów. I ja bardzo długo uciekałam od tego produktu, bo wiedziałam, że on słynie z owszem naturalnego wyglądu, czyli to jest jeden z tych podkładów, które nie widać na twarzy, nie widać, jakkolwiek to brzmi, bo ja uważam, że makijaż jest zawsze widać, jeżeli ktoś się na tym zna, choć trochę. Ale on też słynie z tego, że jest podkładem wodoodpornym, że nie ma spiewu, więc przepięknie wychodzi na zdjęciach i jest bardzo, bardzo długotrwały. I mnie jakby odstraszało to, że on praktycznie nie kryje, tak? I bardzo, bardzo się zdziwiłam, kiedy w końcu się przełamałam i zakupiłam taki produkt, żeby mieć u siebie w kufrze. I w tej chwili już sobie nie wyobrażam, żeby mój makijaż codzienny, czy tym bardziej mój kufer obył się bez tego produktu i na pewno uzupełnię kolorystykę. Słuchajcie, to jest produkt o tyle ciekawy, że on tak naprawdę nie jest oczywistej konsystencji i oczywistego wykończenia. W momencie, w którym my go strząśniemy i zaczynamy aplikować i zrobimy to standardowo pędzlem, to faktycznie to jest bardzo lekki podkładzik, taki dla osób, które dosłownie chcą tylko ujednolicenia cery i nadania takiego ładnego połysku, świeżego wyglądu. Natomiast w momencie, w którym my zaczynamy masować ten podkład, wmasowywać dosłownie tak, tak samo się to robi w twarz, on zaczyna hamować. On, jego konsystencja pod wpływem ciepła dłoni i tego właśnie ruchu zaczyna się zmieniać właśnie z takiej bardzo wodnistej w pastę. Jest taki bardzo, w tej chwili to jest oporny. Widzicie, mój palec już nie sunie tak lekko, tylko tutaj jest jakiś opór. W tym momencie to krycie też staje się mocniejsze. Nie mam pojęcia, z czego to wynika. To jest niesamowita formuła produktu. Ja się pierwszy raz z czymś takim spotkałam. I co to daje? To daje to, że podkład mocniej kryje i możemy go nakładać warstwami, czyli na przykład jeżeli zdarzy się tak, że nie wiem, gdzieś tylko na boku twarzy mam jakieś przebarwienie, które chcemy ukryć, to wystarczy nałożyć jedną warstwę, wmasować i później w to miejsce wmasować drugą warstwę po dobrej chwili. Oczywiście ostrzegam, że to nie jest mocno kryjący produkt, powiedziałabym, że przy takich dwóch wmasowanych warstwach będzie to raczej średnio w kierunku do lekko kryjącego produktu, ale w zamian za to macie formułę beztłuszczową, formułę niezapychającą, która
Nadaje się praktycznie do każdego rodzaju cery, a szczególnie do cery suchej i normalnej. Przy cerze mieszanej i tłustej trzeba oczywiście przypudrować ten podkład, ale macie coś, co wygląda niesamowicie naturalnie na zdjęciach, co przy nawet oglądaniu Was gołym okiem wygląda niesamowicie naturalnie. Dodatkowo ten produkt jest rewelacyjny do stosowania na ciało, tak jak wynika to z nazwy Face and Body. Ja go uwielbiam mieszać z rozświetlaczem z firmy Rouge Bunny Rouge. Pokazuję. To jest Sea of Showers. Taki lekko różowy kolor. Ja uwielbiam te dwa produkty ze sobą mieszać i nakładać na przykład podczas sesji zdjęciowej modelkom na przedramiona, czy na dekolt, czy na nogi, czy gdziekolwiek, gdzie potrzeba lekkiego krycia, delikatnego i rozświetlenia. Dlatego on się sprawdza fantastycznie po prostu. Słuchajcie, ten produkt jest na pewno wyjątkowy i na pewno warto zastanowić się nad zakupem tego produktu. On jest bardzo wydajny. Ja na przykład, kiedy moja cera trochę gorzej wyglądała, czy kiedy jeszcze miałam silniejsze przebarwienie, to używałam tego podkładu i na to nakładałam puder MAC Studio Fix, który jest takim dość uważany jest za podkład w pudrze, czyli jest takim dość kryjącym pudrem. Natomiast nie ma takiej konieczności, ale możemy zawsze jakieś niedoskonałości, jeżeli mamy gdzieś tam pojedyncze, przeatakować po prostu korektorem. Także ja Wam ten produkt polecam bardzo, bardzo gorąco, bo jest bardzo wydajny, bardzo nietypowy, bardzo długotrwały, daje piękne, naturalne wykończenie. Jego największy minus to jest, no jakby nie patrzeć, cena, bo mimo tego, że się jak się przeliczy, to wychodzi tanio, to jednak trzeba to opakowanie dużo kupić, a druga rzecz to jest to, że on nie ma żadnego filtra. No dla mnie to jest minus. Jeżeli nie używacie filtrów takich osobno, to może być jakiś problem. Natomiast kolory są piękne, są jasne dość, jest duży wybór kolorów, naprawdę można szaleć. Serdecznie, serdecznie Wam go polecam, szczególnie teraz na wiosnę i na lato, kiedy nasz makijaż ma być taki świeży, wiecie, naturalny i szczególnie, jeżeli jesteście fanką lekkiego makijażu, chcecie, żeby ta Wasza cera wyglądała na wypoczętą i nawilżoną. Jednak zaznaczam, że należy go odrobinę przypudrować i że nie ma filtrów, jeżeli dbacie o to, żeby Wasza skóra była chroniona. To wszystko na dzisiaj. Dajcie znać, czy film Wam się podobał. Jeżeli tak, to kciuk w górę. Dajcie znać, czy miałyście ten produkt, albo czy może trochę Was namówiłam, żeby wypróbować go ewentualnie. Do następnego razu. Hej!